wiesz. A, Berlin, nie? To jest 25 minut, 25 minut. Sobie skolowo sobie. Tak, jestem tu parę godzinek. Ja się ruszać nie mogę. Dobra, zapłacę ci. Kurde, walnij, walnij. Artur, tak? Ja na chwilę schodzę ze swojej. Jeszcze mocniej. Dobra. Dawaj ręce na głowę. A już będziesz wracał? No wrócę chyba, wiesz. Jedę za grillę. User left your channel. Głodny jestem, kurde. Głodny jestem, wiesz. A nie, głodny jestem? Tak, ma pan zrozumienia? No, zupę ugotowała mieszona. O, dziękuję, bo to pewnie będzie dobra. Bo kiedyś zupka chyba rosół się nazywa. Tutaj kobieta nie dba. A pani też głodna? Nie powiem, kurde. Dziękuję. Kurde, ale dobra zupa, no musi pan, kurde, podziękować żonie. Nie no, tak naprawdę to z puszki była. Tak, rozumiem. Puść mnie, no. To i tak, dobra. Gdzie on poszedł? Pojedziemy, chcę tam. O, masz szumanko. Wtedy tak z... trzej tak z twarzy. Halo? Halo, panie! Marcin, trzymaj się. Co masz? Seta. Co? Dobrze. Gdzie jestem? Co się dzieje? Prawie żeśmy zmieli. Klapcon, naprawiaj to, szybko. Kaszuba? Kaszuba? Tam się telewizję wyłączyć. Damian? A kto? A, Jimmy. User joined your channel. Halo. No ale tutaj czemu ten skończnik zostaje? No nie chcę, no, no, przez szybkę. Przepraszam, zakrztusiłem się, to nie żadna. No taca. I nie opluły szybkę, no, wyciś rękawą. Czemu ten pan stoi tam? Bo się ruszyć nie mogę. Dobra. To? Ruszyć się nie mogę, to stoję. Dlaczego pan tak robi? No nie wiem, ktoś mnie trzyma i nie chce puścić. Proszę tam puścić kolegę, holo, holo. Halo, halo, proszę wyjść, puścić kolegę. Proszę puścić kolegę. Halo, halo, proszę wyjść, puścić kolegę. No ale jedziemy z kolegą, kolega chce, żeby go. Nie chce, no, już. Nie będzie przewożenia kolegi w bagażniku. Ja się nie godzę. Tempo ale on się zgodzi. Nie chcę jechać, kurde, niech mnie puszczą w końcu. Proszę pana, wie pan, że nie wolno przewozić w bagażniku zwierząt ani ludzi? Czemu? No bo wiecie, że prawo. Nie wolno, nie wolno tak przewozić. O Jezu. To jest kierowca, z wozu kierowca, proszę na poproszę się cofnąć. Już, do tyłu. No cofaj na pobocze, potrąciłem scenariusza. Halo, niech pan puści mnie w końcu. Maria, nie mam pójdzie, wiesz? No i kurde, kierowca z wozu, wyłącz silnik. Teraz na 2-4. Jak będzie pan uciekał, ostrzegamy, że używamy przywózu zatrzymania, więc... Wszystkich dostępnych środków użyjemy. Halo. Więc pan z wąsem. Dwóch jest panów z wąsem. Panie wąsie, proszę opuścić pojazd. Halo. Kto mnie trzyma jeszcze? User left your channel. Już. A pan co robi? Kierowca, proszę opuścić pojazd. Bo panu pomogę, no. No i pan założy grzecznie rączki. A za jakiej sprawy? Czemu? Bo pan potrącił funkcjonariusza, proszę się nie wykłócać. Proszę się nie wykłócać, tylko ten. Ręce na głowę. Nie potrąciłem. Nie ma tu powód na to. Zostawcie Mariana. Wypuśćcie mnie z bagażnika. Marian! Wypuśćcie mnie z bagażnika. No i proszę tutaj otworzyć ten bagażnik. Teraz ten, który... którą kolegę.
Otwieram bagażnik, już otwieram. Kolega już wychodzi z bagażnika. Proszę mnie puścić teraz. Marian wychodzi. Przepraszam, by chciał zachować kolegę. Ty jeszcze go zatpawał tam pięknie. O Boże. Wreszcie wolny jestem. A to może pan wiec. Znosi pan oskarżenia na tych panów? A nie, nie, nie. Aha. No porwali pana i zaspawali. Porwali pana i do bagażnika, to? Kurde, to nie było porwanie. To nieporozumienie. Zaspawali Tomasz, pana. No Tomasz, Tomasz. Marian! Tomasz. Co? Mariana, ratuj. No chodź tu szybko. No ja nie mogę, no co ja zrobię? Policja się przewrócił i mówi, że ja go potrąciłem. A ja tak, sznurówek nie wiążą, potem się przewracają. Czy chcesz ten? Ja przejechał ci po stopie. Jeszcze jak? Kładanie tutaj kolebki mi. Kara dowodów na to. No więc nie wiem, czy to musisz podjąć interwencję. Ja osłaniam. Ładne panowie czapki mają, tak poza tym. No mi też się podobają. Chyba takie to nie są legalne. Ja mam dupę, to sobie przejechał. Daj chipsa. Dzięki. Proszę pana, to dobra. Jest w dniu dzisiejszym, kurde, udzielam panu pouczenia i proszę z funkcjonariuszem policji nie jeździć po stopach, dobrze? Tak, żeby się wywalać. Nie tak. To i ja. Proszę, nie, no jak to nie proszę, nie tak dobrze. Wiecie, major. Ja go... Co? To jest ważniejsze, nie? Ten sprowadzę. Tomek! Tomasz, kurde, do bagażnika. Nie, już jadę z wami nigdy. Kurde, panowie, to ja się pójdę położę tam pod krzaczkiem. Ja jestem strażnikiem bagażnika. Tak, on chce, żebym go potrącił. Kurwa, strażnik bagażnika. Dawaj wsteczny! Wsteczny i seta. Tak, tak. Gdzie jest Tomasz? Dobra, kurde, jedźcie. Jak ruszy, to chodźcie się połóż. A może panowie podwiozą Tomasza? Dobra. Nie, 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 ja tutaj muszę iść już sobie do domku. Aha. Na piechotę pójdziesz? A jak? No wskakuj do bagażnika. Nie. Już nie jadę. Nie jadę, nie, 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 zostaw. Jeśli pan teraz na pan wysiadł, to możemy pod miejsce zabrać. Dobra, ja idę se spać w lesie.